Przez ostatni tydzień nie spodziewałem się dwóch rzeczy. Po pierwsze, pyłu z nad Sahary, który zamiast być na Saharze, to znalazł się na moim samochodzie w Warszawie. A druga rzecz to moje własne odczucia względem Jaguara F-Pace. I przez cały okres testu zastanawiałem się, co ja w zasadzie sądzę o tym samochodzie. I przychodzi mi do głowy takie zdanie wypowiedziane kiedyś przez mojego szwagra, które brzmi mniej więcej tak. Moje zdanie jest podzielone. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Dziś ponownie brytyjskie arystokratyczne klimaty i być może przyda się troszkę angielskiej herbatki na uspokojenie, bo jeśli nie widzieliście nigdy gościa, który jeździ Oplem i narzeka na Jaguara, to pewnie będzie dziś ku temu całkiem dobra okazja. Ale zacznijmy sobie od tego, czym ja jadę, co dostałem do testu, abyśmy wiedzieli, o czym w ogóle mówimy. No i tak, przede wszystkim jadę dieslem, a to samo w sobie jest dzisiaj już pewnym wydarzeniem. Ale ważniejsze jest to, jaki to jest diesel, a jest tutaj kilka bardzo ciekawych punktów. Także jedziemy. Po pierwsze, pod maską znalazł się silnik o pojemności 3 litrów. A to jest już całkiem fajna pojemność, szczególnie jak na dzisiejsze czasy. Po drugie, ten silnik ma 6 cylindrów. Jest to bowiem flagowy diesel w ofercie Jaguara. Dodatkowo ta rzędowa szóstka połączona jest z systemem miękkiej hybrydy i dysponuje mocą na poziomie 300 koni mechanicznych. Kolejny punkt, który brzmi całkiem dobrze, to moment obrotowy, który wynosi 650 Nm. Prędkość maksymalna tego samochodu nie została w żaden sposób ograniczona i rozpędzi się on do 230 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 6,5 sekundy. Dodam też, że w ofercie znajduje się dwulitrowy diesel i może on dysponować mocą 163 lub 204 koni mechanicznych. Także to są rzeczy, które mamy na papierze. Teraz idziemy sobie dalej. I ja chyba całkiem niechcąco wprowadziłem pewną kolejność w swoich filmach i teraz wypadałoby powiedzieć o wielkości tego samochodu, bagażniku i miejscu na kanapie. Myślę, że to jest całkiem dobra kolejność, bo jak już wiemy, czym jedziemy, to warto byłoby poznać rozmiar samochodu, o którym opowiadam. Także do konkretów. Otwórzmy sobie zatem bagażnik, a ten dysponuje pojemnością 568 litrów. Także wartość całkiem godna, być może próg załadunku nie jest najniżej, ale zobaczcie, że znajdziemy tutaj całkiem pokaźnych rozmiarów koło dojazdowe. Fajnie też, że bagażnik możemy sobie otworzyć przy pomocy pilota, możemy go też w ten sposób zamknąć. Jednym zdaniem, w mojej opinii, bagażnik to jeden z atutów Jaguara F-Pace. Jak natomiast wygląda sytuacja na kanapie? Przy moich 182 cm wzrostu, gdy wsiądę sam za sobą, miejsca mam tutaj od groma. I naprawdę patrząc na ten samochód z zewnątrz, gdzie jego rywalami są powiedzmy takie auta jak Mercedes GLC, to ja się tego nie spodziewałem, bo nie ma tu w zasadzie możliwości, abym ja kolanami dotknął fotela kierowcy, także super. Podobnie nad głową, mimo wielkiego okna panoramicznego, to przy moim wzroście w zasadzie nie ma szans w nie uderzyć. Ale żeby F-Pace'owi nie było za łatwo, to zrobiliśmy to, co robimy już od jakiegoś czasu, czyli poprosiliśmy Grześka, aby wskoczył na tył. Dla niego to nie zawsze jest proste zadanie, a tutaj obyło się bez jakichś większych komplikacji. Zmieścił się, dał radę zamknąć drzwi, także naprawdę pod względem przestrzeni na tylnej kanapie F-Pace totalnie nie ma się czego wstydzić, a w zasadzie ma się czym chwalić. I ogólnie ja ten samochód muszę pochwalić za takie wrażenie przestronności, takiej przestrzeni. Bo czasami samochody, szczególnie jak wyglądają jakoś bardziej atrakcyjnie, to zdarza się tak, że siedząc w środku macie takie wrażenie klaustrofobii. Czasem nawet w większych samochodach. Tu tego nie ma kompletnie. Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, co być może jest troszkę za małe, to widok do tyłu, bo szyba raczej nie jest za duża, ale cała reszta jest super. Na pewno wpływa na to bardzo duży dach panoramiczny. To, co mi się w nim podoba, to to, że gdzieś tam na środku nie leci żadna belka. To jest jedna wielka szyba i tutaj robi to naprawdę duże wrażenie. Chociaż na mnie największe wrażenie, wiem, że nie wszyscy to lubią, bo boją się i często słusznie o utrzymanie, ale na mnie to największe wrażenie robi jasna tapicerka, ta jasna skóra, czy choćby kształt foteli. Zobaczcie, jak one są cienkie. To jest coś bardzo nietypowego, raczej rzadko spotykamy fotele, które mają właśnie taką szerokość i można byłoby się obawiać, że może będą niewygodne, może będą za twarde. Takie powiedzmy fotele sportowe w tego typu samochodzie, ale zupełnie się tego nie bójcie, jest tutaj przewygodnie. One nie tylko wyglądają fajnie, ale świetnie spełniają swoją rolę. Zaznaczę jedną rzecz, sprawdźcie, czy nie będzie dla Was troszkę za krótkie siedzisko, bo
tutaj mógłbym się delikatnie przyczepić. Szczególnie jak ktoś jest wyższy ode mnie, więc to podkreślam, ale ogólnie fotele bardzo wygodnie, mają bardzo dobre trzymanie boczne i ogólnie wyglądają przefantastycznie. Jeszcze jedna rzecz, zobaczcie, jak tutaj wygląda znaczek Jaguara. No po prostu sztos. Jest oczywiście grzanie, wentylacja, myślę, że o tym nie muszę wspominać, to formalność. Zaraz pokażę Wam, jak to się nietypowo obsługuje. Ale powiedzmy jeszcze kilka słów na temat tej części samochodu, bo to nam zostało. Materiały naprawdę bardzo wysokiej jakości, także tutaj świetna robota. Nic tu nie skrzypi, spasowane kapitalnie. Design to jak zawsze kwestia gustu. Mi się ten projekt podoba i czuję się tutaj bardzo luksusowo, głównie dzięki temu jasnemu wnętrzu. To jest coś, co ja lubię. Dobra, także podstawy mamy ze sobą, a teraz zacznijmy to narzekanie. Tylko chciałbym, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Jaguar F-Pace to jest świetny samochód. Przy czym ja wychodzę z takiego założenia, że jeśli wydajesz na auto kilkaset tysięcy złotych i te kilkaset to jest bliżej pół miliona, a nie 200 tysięcy, to automatycznie nabywasz prawo do narzekania. W zasadzie na wszystko. Po pierwsze dlatego, że to już jest mała fortuna. Po drugie, masz już naprawdę bardzo duży wybór. A może jeszcze po trzecie, jeśli ten samochód, którym jesteś zainteresowany, jest droższy, w tym przypadku zauważalnie droższy od swoich rywali, to Twoje prawo jest jeszcze większe. Nawet jeśli to nie będą rzeczy mocno istotne, to uważam, że mam już prawo na nie ponarzekać. Także jedziemy. Android Auto. Na szczęście jest bezprzewodowe. Przy czym jakieś 5 na 10 razy, jak wchodziłem do tego samochodu, to mimo, że tu wszystko było sparowane, to ten telefon się nie łączył. Albo łączył się w taki sposób, że na przykład włączałem muzykę i ona była taka stłumiona. Oczywiście musimy zrobić założenie, że ten samochód nie polubił się z moim telefonem. Być może. Ale ja nie jestem za bardzo w stanie tego sprawdzić na 10 innych telefonach, jeździć z nimi codziennie, więc mówię o tym, co spotkało mnie. Ta łączność jest, czy była w moim przypadku, taka sobie. I to oczywiście jest może śmieszne, może dziwne, ale jak wsiadasz w samochód, ruszasz i nagle tutaj nic nie działa, za każdym razem, czy może te 5 na 10, klikasz, połącz telefon, on się nie łączy, jakiś błąd łączenia, to zaczyna Cię to wkurzać. Dlatego o tym wspominam. Po drugie, jak pojechałem tym samochodem w trasę, to od razu zaznaczę, wyciszony jest świetnie. Myślę, że tego można się spodziewać. Ogólnie to jest super samochód na trasę. Wiadomo, mamy tutaj diesla, ja powiem oczywiście, jak się nim jeździ, ale zobaczcie. Ta część często w samochodach jest, że tak powiem, pionowa i czasami ciężko troszkę oprzeć rękę. Tutaj jest bardziej pozioma i to jest kapitalne. Tylko wtedy musicie jechać w ten sposób. I spoko, możemy sobie w ten sposób podróżować, ale ja za każdym razem, jak chciałem rękę położyć niżej i złapać kierownicę w ten sposób, to pewnie tego nie widać, ale tutaj dosięgam do podłokietnika, a tutaj moja ręka lata. Musiałbym jechać tak przechylony. Więc oczywiście to jest znowu być może indywidualne w moim przypadku, ale nie do końca mi to pasowało. Jakby ktoś chciał zwrócić mi uwagę, że mogę się przecież obniżyć, to nie mogę, bo jadę najniżej jak się da. Kolejna rzecz to kwestia obsługi niektórych rzeczy i tych przycisków, które są, powiedzmy, dotykowe w tym miejscu czy na kierownicy, bo jest tutaj coś, co jest rozwiązane kapitalnie, ale zobaczcie, te przyciski, jak sobie je po prostu dotykam, to nic się tutaj nie dzieje. Trzeba w nie po pierwsze trafić, po drugie je troszkę przytrzymać, troszkę mocniej nacisnąć. Ja cały czas nie wiedziałem, czy mam to dusić, czy mam tylko przyłożyć palec i dłużej potrzymać. Pewnie jest to kwestia przyzwyczajenia, na pewno jest to kwestia przyzwyczajenia, ale mi to nie leży. Tak samo na kierownicy. Powiedzmy, mamy tutaj takie pokrętło, aby zrobić głośniej czy ciszej, a obok, jak chcemy sobie, nie wiem, przełączyć piosenkę, to obok jest taki guzik, który znowu nie wiadomo, czy go wcisnąć, czy go przytrzymać. Jak go wciśniesz, to czujesz takie coś, co troszkę nie pasuje do klasy tego samochodu, więc mi się to nie spodobało. Wspomnę też, że obsługa komputera, który mamy tutaj przy zegarach, jest dość dziwna, bo obsługujemy go właśnie tym pokrętłem i tymi przyciskami. I zobaczcie, nie ma tu na przykład przycisków wstecz. Trzeba się do tego mocno przyzwyczaić. Oczywiście tam nie dłubiemy cały czas, ale moim zdaniem ta obsługa nie jest taka najbardziej intuicyjna i taka najbardziej wygodna. Kolejna rzecz to ogrzewanie przedniej szyby. I to jest zrobione tak jak u mnie w Oplu Insignia. Czyli po prostu te druciki bardzo mocno widać. Przy czym, o ile ja jestem w stanie to zaakceptować w Oplu, no to w Jaguarze za takie pieniądze już nie bardzo. Wiem, że wielu z Was ma inną opinię ode mnie, ale ja też słyszałem od różnych osób, które właśnie jeżdżą w okularach, że zwracają na to uwagę, jak pada, jak jest jakiś tam półmrok, to czasami im to przeszkadza, więc po to o tym Wam mówię, abyście to wypróbowali. Jeśli będzie taka szansa, to właśnie gdzieś tam wieczorem, bo słabo by było coś takiego domówić, a potem na to narzekać, więc taka jeszcze jedna rzecz. Wrócę jeszcze na moment, żebym nie zapomniał, jak już mówiłem o tej części, to dokończmy. Zobaczcie, jak w prosty sposób można pod jednym pokrętłem umieścić kilka rzeczy, aby nie było potrzeby ładowania 50 różnych przycisków. Jak przekręcę sobie tym pokrętłem lewo-prawo, no to oczywiście zmieniam temperaturę.
Ale jak tutaj zmienić prędkość nawiewu? Otóż wystarczy to pokrętło pociągnąć do siebie i wtedy mamy 2, 3, 4 i tak dalej. Bardzo prosta i bardzo fajna rzecz. I co ciekawe, to nie koniec, bo wystarczy to pokrętło wcisnąć i wtedy możemy sobie włączyć ogrzewanie fotela albo wentylację. Także zobaczcie, kilka rzeczy ukrytych pod jednym pokrętłem, bardzo prosty sposób, coś takiego sprytnego i mega mi się to podoba. I wspominałem już o Android Auto, to powiedzmy jeszcze do końca na temat systemu multimedialnego. Myślę, że jest to coś, co wymaga pewnego przyzwyczajenia, odnalezienia pewnych funkcji, chociaż on jest bardzo czytelny przez to, że jest duży, ma prawie 11,5 cala. Ale ważniejsze jest to, że wszystkie funkcje opisane są w czytelny sposób i ta czcionka, którą są opisane, jest bardzo duża. Ja co prawda umieściłbym go troszkę wyżej, bo jak chcecie sobie coś tu kliknąć, nie wiem, powiedzmy ustawienia, to mocno trzeba oderwać wzrok od jezdni, ale to jest też kwestia przyzwyczajenia. A może bardziej prywatnych preferencji. Dobra, a teraz do tego, jak ten samochód jeździ, bo to znowu taka rzecz, którą nie do końca wiem, jak mam opisać. Zaznaczam i podkreślam, to są tylko i wyłącznie moje odczucia. Przykładowo Grzesiek, z którym nagrywamy wszystkie filmy, był tym samochodem pod względem jazdy zachwycony. A ja mam coś takiego. Jak wsiadłem w to auto w parku prasowym i z niego wyjechałem, to przez połowę drogi myślałem, że ta skrzynia to jest CVT. Co jest mega dziwne, bo to jest 8-biegowy automat. Potem myślałem, że może chodzi o silnik, ale jakby tu opisać to wrażenie. Ja miałem coś takiego, że czułem, jakbym jadąc miał zaciągnięty delikatnie ręczny. Nie wiem, nie jestem tego w stanie Wam wytłumaczyć. Być może to jest kwestia Jaguara, do którego ja nie jestem przyzwyczajony, ale coś takiego przez długi czas miałem. Nie mogłem się tutaj poczuć tak do końca swobodnie i do końca cieszyć się jazdą, ale muszę zaznaczyć, że po pierwsze, ten silnik naprawdę brzmi kapitalnie. Szczególnie jak uświadomimy sobie, że jednak jedziemy dieslem. Oczywiście 6 garów i całkiem duża pojemność, ale tutaj dla Jaguara szacun, bo diesle kojarzą nam się z tym kle, kle, kle. Tutaj tego jest bardzo mało, nawet jak silnik jest zimny. Doznania akustyczne z jazdy tym dieslem są świetne. I świetne też są doznania odnośnie dynamiki. 6,5 sekundy, ponad 600 N, także to robi swoje. Jest to auto bardzo dynamiczne, pod tym kątem niczego, nikomu i w żadnej sytuacji nie powinno brakować. Natomiast odnośnie samego prowadzenia i precyzji, ja myślę, że tutaj jest dobrze. I znowu nie jestem w stanie do końca wytłumaczyć Wam, o co mi chodzi, czemu ja się czepiam, ale ja nie mogłem odnaleźć takiej pełnej radości z jazdy tym samochodem po zakrętach, z szybszego pokonywania tych zakrętów. Wiadomo, to nie jest samochód do tego, to jest SUV, crossover, zwał jak zwał, to nie jest do tego samochód, ale wydaje mi się, że chodzi o jedną rzecz. Ja się chyba za bardzo nastawiłem, że wsiadając w Jaguara, mimo tego, że to jest SUV, ja tych doznań sportowych jednak zaznam. I nie do końca. I uwierzcie mi, że to jest dziwne też dla mnie. Ja nie umiem tego Wam do końca wytłumaczyć, do końca tego przekazać. Uwielbiam jeździć dieslami. Nie przepadam za SUVami. Okej, ale cały czas czegoś mi tutaj brakowało. Co to jest? Nie wiem. Być może znajdę to przy jakimś drugim, czy trzecim, czy może czwartym teście i będę to umiał bardziej nazwać. Teraz nie umiem, ale po prostu czegoś mi tu brakuje. A może, żeby było jaśniej, bo czegoś mi tutaj brakuje, to nie mówi nic. Czegoś mi tutaj brakuje do efektu wow. O, to będzie lepsze. Nie mam tego efektu wow i opadającej szczęki. Mimo tak dobrych osiągów, tak dobrych wyników na papierze. Fajnego dźwięku diesla, co też nie zdarza się często. Także tak. Bardzo podoba mi się ciemna podsufitka, szczególnie w połączeniu z tym jasnym wnętrzem. Natomiast mniej podoba mi się system audio, a w zasadzie dźwięk, jaki on oferuje. Ja mam w swoim egzemplarzu nagłośnienie firmy Meridian i też, żebyśmy się dobrze zrozumieli, myślę, że dla 90% osób ten dźwięk będzie kapitalny. Ja pod tym względem jestem po prostu świrem. Moje oczekiwania i wyobrażenia są mega wyolbrzymione, więc ten system jest dla mnie dość przeciętny. Ale podkreślę jeszcze raz, dla większości osób myślę, że będzie super. Ważną informacją dla Was może być na pewno to, jakiej charakterystyki zawieszenia możemy spodziewać się we F-Pace. I ja mimo tego, że egzemplarz testowy wyposażony jest w zawieszenie adaptacyjne, to powiedziałbym, że komfort jest oczywiście na bardzo wysokim poziomie, ale to jest jednak zawieszenie o dość sztywnej charakterystyce.
Także przemieście się, sprawdźcie sami, czy na pewno tego szukacie. Ja takie zawieszenia lubię i dla mnie jest super, ale jeśli szukacie takiego totalnego komfortu, no to podkreślę jeszcze raz, sprawdźcie sami. Ale dobra, wracamy do rzeczy konkretniejszych, to jest diesel, więc musimy powiedzieć o spalaniu. I co ciekawe, jadąc bardzo spokojnie, gdzieś tam pod miastem, nie przekraczając 90 na godzinę, ja tu potrafiłem spalić troszkę powyżej 6 litrów. Natomiast w mieście, jak udawało mi się gdzieś znaleźć takie fragmenty jak właśnie Wisłostrada, gdzieś mniejszy korek, ale przeplatane już właśnie z korkami, spalałem 8, może nawet 9. Ekspresówka to znowu około 9, autostrada ponad dychę. Tylko zaznaczę, nie bierzcie tego, co przed chwilą powiedziałem, jakoś bardzo miarodajnie, bo ja gdzieś daleko w trasę się nie udałem. Także być może te wyniki u Was będą się różnić. Ja raczej staram się przejechać powiedzmy około 1000 km w trasie, aby się wypowiedzieć tak, żebym był pewny tego, co mówię. Tutaj nie jestem. Także żebyście mieli taką świadomość. I na koniec jeszcze jedna rzecz, bo trzeba o tym powiedzieć. Myślę, że wiele osób z tego powodu kupiło Jaguara. Wygląd. Myślę, że jakbyśmy zrobili taką topkę, nie wiem, top 5 najładniejszych SUV-ów czy crossoverów, to ja F-Pace'a w niej bym umieścił. To jest samochód przepiękny. Mimo, że jest już na rynku ładnych parę lat, on debiutował chyba w 2016 roku i jakoś mocno się od tego czasu nie zmienił, ale nadal to jest samochód, który bardzo zwraca na siebie uwagę. Ma taką ponadczasową linię. Chociażby światła, zobaczcie, kierunkowskazy. Po pierwsze są pływające, co ja uwielbiam. Po drugie, zobaczcie, i z przodu wyglądają kapitalnie, a z tyłu, jakiej wielkości jest ten kierunkowskaz? Raczej ciężko go przegapić, to jest coś niesamowitego. Jaguar F-Pace pod względem designu podoba mi się ogromnie, mimo braku jakiejś ogromnej sympatii do SUV-ów, ale naprawdę tutaj sztos. No i dobra, ale jak chciałbyś mieć taki sztos i udasz się do salonu Jaguara, to co powie Ci sprzedawca, czyli ile takie cacko kosztuje? Ceny F-Pace'a z podstawowym silnikiem diesla startują z poziomu 305 500 zł. Jeśli natomiast pod maską chcielibyśmy znaleźć silnik benzynowy, to w podstawowej wersji ma on 250 koni mechanicznych i takie auto to wydatek minimum 334 200 zł. Hybryda plug-in o mocy 404 koni mechanicznych to wydatek minimum 400 400 zł, a cennik zamyka, i tu uwaga, wielkie brawa dla Jaguara, 5-litrowa jednostka V8 o mocy 550 koni mechanicznych i takie auto to wydatek minimum 612 900 zł. Wszystkie wersje wyposażone są oczywiście w automatyczną skrzynię biegów, a także w napęd na 4 koła. Pamiętajmy oczywiście, że powiedziałem o cenach startowych. To jest auto luksusowe i tutaj pomnożyć jego cenę to nie będzie większy problem. Przykładowo auto, na które patrzycie, zostały wyposażone w podgrzewane i wentylowane siedzenia przednie z elektryczną regulacją i tak dalej. One kosztują 18 420 zł. Zaciski hamulców w kolorze czerwonym to wydatek ponad 2000 zł. Ogromny panoramiczny dach to 6670 zł. A chociażby 21-calowe felgi to 5830 zł. Finalnie koszt testowanego samochodu to 487 020 zł. No i jak widzicie, ceny całkiem godne i ja myślę, że właśnie ten cennik, który ja zobaczyłem na samym początku testu, troszkę wpłynął na odbiór, na mój odbiór tego samochodu, bo ja cały czas miałem w głowie, co mogę mieć za takie pieniądze, do czego muszę ten samochód porównać, do czego mogę się tutaj przyczepić. I jak miałbym tak podsumować ten tydzień spędzony z F-Pace'em, to powiem, że to jest naprawdę świetny samochód. Myślę, że dla wielu osób ten samochód to jest, to będzie, czy może być, spełnienie marzeń. Ja się po prostu w tym aucie nie zakochałem i myślę, że wynika to właśnie z tego, z mojego nastawienia, z mojego początkowego nastawienia, bo myślałem, że tak będzie. Teoretycznie na papierze ten samochód, oprócz tego, że jest SUV-em, spełniał większość moich założeń czy wymagań odnośnie samochodów, w którym mógłbym się zakochać. Nie stało się tak, ale po raz kolejny podkreślę, to oczywiście nie świadczy o tym, że ten samochód jest słaby. Wręcz przeciwnie, podkreślę to drugi raz, być może dla Was to auto będzie spełnieniem marzeń. Ja powiedziałem tylko i wyłącznie o swoich odczuciach. I chciałbym te odczucia sprawdzić na przykładzie niższych modeli od Jaguara, bo ja tę markę lubię i liczę na to, że właśnie te niższe samochody, że limuzyny, uda się zapisać w niedługim czasie i zobaczyć, jak to będzie wyglądało tam odnośnie moich wrażeń. Ten samochód ma oczywiście napęd na 4 koła, także pytanie, jak kot czuje się w lesie? Może dziwne pytanie, ale ja miałem kota i on się w lesie nie czuł dobrze, tylko raczej wolał miasto. W przypadku tego kota, to może nie powiedziałbym, że to jest jego naturalne środowisko, ale przez całkiem godny prześwit, wynoszący 213 mm, on się dziur, jakichś doków czy pagórków podjazdów raczej się nie boi. Nie sprawdzałem tego oczywiście w jakichś ekstremalnych warunkach, ale tam, gdzie wjeżdżałem,
to naprawdę odniosłem bardzo pozytywne wrażenie. Powiem jeszcze słowo na temat miękkiej hybrydy, bo myślę, że to jest jej zasługa. Często diesel, który tak jak teraz gaśnie i potem się uruchamia, to cały samochód się trzęsie, tu się wszystko telepie. Tu tego nie ma kompletnie. Jak stoicie sobie, tak jak teraz mam auto hold i za chwilę ruszę, to odbywa się to, może nie powiem, że fantastycznie płynnie, ale jest bardzo dobrze. Także jak boicie się diesla pod tym kątem, no to możecie przestać. No i dobra, dajcie znać, co Wy sądzicie o Jaguarze F-Pace, jakie macie doświadczenia z tym modelem. Może takie auto posiadacie, wtedy podzielcie się, jak to wygląda, chociażby pod względem utrzymania czy awaryjności, a raczej bez awaryjności, bo raczej na tym każdemu zależy. Czekam na Wasze opinie w komentarzach i standardowo na koniec słowo do osób, które kanału nie subskrybują, to zróbcie to teraz i widzimy się za tydzień. Dzięki, trzymajcie się, cześć!